Witajcie, przyjaciele. Nazywam się Aneta Kisiel. I tak krótko powiem o sobie, że jestem zbawiona. Jestem narodzona na nowo. To znaczy, że jestem pojednana z Bogiem. Jestem w stanie pokoju z Bogiem. A co za tym idzie, mam pewność, że po mojej śmierci pójdę do nieba. I dzisiaj jestem też tutaj z powodu, między innymi z powodu słów, które ostatnio usłyszałam. Mianowicie chodzi mi o takie powiedzenie, że starość Panu Bogu się nie udała. Takie coś usłyszałam. Nie wiem, czy wy słyszeliście to powiedzenie, że starość Panu Bogu się nie udała. I kiedyś bym w to uwierzyła, kiedyś bym przytaknęła i zastanawiałabym się, dlaczego tak? Dlaczego tak, że człowiek się starzeje? Dlaczego, że ma źle? Ale dzisiaj znam Boga i dzisiaj mogę wam powiedzieć, że kiedy Bóg stwarzał niebo i ziemię, to powiedział, że to jest bardzo dobre. Stworzył drzewa, rośliny, księżyc, gwiazdy. Powiedział, że to jest bardzo dobre. I kiedy stworzył człowieka, Bóg stworzył człowieka na swój obraz, to powiedział, że to jest bardzo dobre. To jest bardzo dobre. W zamyśle Boga byłeś wspaniały. Miałeś być zdrowy, miałeś być szczęśliwy. Tak Bóg ciebie stworzył. Takiego cudownego, wspaniałego. I to jest bardzo dobre. Ale jest jeszcze coś takiego, czym cię Bóg obdarował. To jest wolna wola. Każdy człowiek obdarowany jest wolną wolą. I tutaj nastąpił zgrzyt ze strony człowieka. Bo człowiek wybrał niezależność od Boga. To znaczy, że odwróciłeś się do Boga plecami i przez to stałeś się Jego wrogiem. Dlatego tutaj na ziemi doświadczasz bólu, choroby, doświadczasz starości, odrzucenia, samotności. Znasz na pewno to uczucie nieszczęścia. Ale Bóg tak nie chciał. Dzieje się tak dlatego, że ty odwróciłeś się do Niego plecami. I to jest grzech. Grzech niezależności od Boga. To jest jedna, jedyna rzecz, która sprawia, że doświadczasz tutaj zła. Bo Bóg stworzył niebo i ziemię i to było bardzo dobre. I mam dzisiaj dla ciebie dobrą nowinę. Mam bardzo dobrą wiadomość dla ciebie. Nie musisz doświadczać nędzy tego świata. Nie musisz doświadczać lęku. Bo jest dla ciebie ratunek. Bo Bóg zesłał ratunek dla człowieka. Bóg, który jest niewidzialny. Bóg, którego nikt nigdy nie widział i zobaczyć nie może. Ten Bóg objawił się w Jezusie Chrystusie. Bóg objawił się w ludzkiej postaci. On przyszedł na ziemię jako człowiek i przyszedł ciebie zbawić. Przyszedł ciebie uratować od śmierci, od piekła, od wiecznego potępienia, od choroby, od bólu, od starości. Bo Bóg jest dobry i jest dla ciebie ratunek. Ratunek jest tylko w Jezusie Chrystusie. Nie szukaj Zbawiciela poza Jezusem Chrystusem, bo to jest jedyny Bóg. To jest jedyny Bóg dotykalny, to jest jedyny Bóg namacalny. To jest jedyny Bóg, który złożył siebie samego w ofierze. Z powodu twoich win, z powodu win całego świata. On umarł za ciebie na krzyżu i jest dla ciebie ratunek. Wystarczy, że uwierzysz w Jego śmierci i zmartwychwstanie. Wystarczy, że zaprosisz Go do swojego życia. Zbawienie jest proste. Zbawienie to ratunek dla ludzkości. Nie szukaj innego ratunku. Nie szukaj ukojenia w tym świecie.
bo żyjąc bez Boga, żyjesz na niby, żyjesz ułudą tego świata. Żyjesz na niby, nie znając osobiście Jezusa Chrystusa, żyjesz na niby, a umrzeć możesz naprawdę, jeśli się z Nim nie pojednasz. Jeśli nie pojednasz się z Bogiem przez Jezusa, umrzesz i swoją wieczność spędzisz w piekle. A ja dzisiaj jestem dla Ciebie ratunkiem. Dlatego, że ja sama doświadczyłam realnie Boga. W osobie Jezusa Chrystusa. Nie znam innego Boga. Tak miłującego. Tak kochającego. Boga, który wyrzekł się boskości i przyszedł na ziemię jako człowiek. Dał się przybić do krzyża. To jest Bóg miłości. To jest Bóg miłujący. Ale Bóg miłuje człowieka tylko w Jezusie Chrystusie. Więc jeśli się pojednasz z Nim, staniesz się Jego dzieckiem. Staniesz się dzieckiem Bożym. I zostaniesz przywrócony do stanu pierwotnego. To znaczy, że będziesz w stanie pokoju z Bogiem. Tak jak Bóg to zaplanował. Miałeś żyć w raju. Miałeś być szczęśliwy. I możesz ten stan przywrócić. Bo ratunek jest w Jezusie Chrystusie. Bóg nie zaplanował zła dla Ciebie, ani dla Twoich bliskich. Pamiętaj o tym, że Bóg jest dobry. Ale jeżeli odrzucisz Jezusa, to poza Nim nie ma nic więcej. Poza Jezusem Chrystusem nie ma nic więcej. Nic więcej nie szukaj. Przyjdź do Niego, bo to jest bardzo proste. Zbawienie jest z łaski za darmo, za free, za free. Na wiele rzeczy w tym świecie musisz zapracować. U pracodawcy, u swoich bliskich, u przyjaciół musisz zasłużyć. Ale zbawienie u Boga jest za darmo. Możesz być zbawiony, możesz być szczęśliwy, możesz być pojednany. Dlatego, że Jezus zapłacił. Dlatego, że Jezus zapłacił. Jezus zapłacił. Ja nazywam się Aneta Kisiel i w wieku 17 lat pierwszy raz zawołałam do Boga. I ja dzisiaj znam Boga. Ja Go doświadczam realnie. Doświadczam realnie, bo poznałam Jezusa Chrystusa, bo pojednałam się z Bogiem. Właśnie przez Jezusa. Możesz być zbawiony. Możesz mieć pewność, że po śmierci pójdziesz do nieba. Wystarczy, że zaprosisz Go do swojego życia. Powiesz Mu, że Go potrzebujesz. Zbawienie jest proste. Nie czekaj. Nie czekaj do jutra. Nie czekaj do jutra, bo nie ma innego Zbawiciela poza Jezusem Chrystusem. Nie ma innego Boga. Nie ma innego ratunku dla człowieka. Bóg jest w zasięgu ręki. On dał się poznać. On dał się dotknąć. On dał się przybić do krzyża. Po to, żebyś żył. Wybierz życie, a będziesz żył.